Cześć! Dzisiaj będzie jak zmierzyć impedancję pętli zwarcia za pomocą zwykłego multimetru oraz jakiegoś odbiornika. Dla porównania wyników oraz samego sposobu pomiaru porównam to też z miernikiem instalacji. Co będzie potrzebne? Co najmniej jeden multimetr mogący mierzyć napięcie przemienne o wartości napięcia sieciowego 230 V oraz natężenie prądu przemiennego. Zakres zależny od mocy użytego obciążenia. Takie wymagania spełnia nawet najtańszy multimetr, jaki testowałem. Tylko te sondy do pomiaru tak dużego prądu raczej się nie nadają. A także im dokładniejszy multimetr, tym mniejszy błąd w wyniku. Jeśli mamy dwa multimetry, to nawet lepiej. Wykonamy od razu oba pomiary jednocześnie. Mniejszy będzie także błąd. Potrzebujemy jeszcze odbiornik rzędu 1000-2000 W i pobierający możliwie stały prąd w czasie pomiaru. Czyli raczej proste urządzenie. Może to być na przykład czajnik elektryczny, grzejnik. Ja użyję termowentylatora, ponieważ akurat taki mam pod ręką, a do czajnika daleko. Co będziemy mierzyć? Interesuje nas spadek napięcia i natężenie prądu przy obciążeniu. Czyli mierzymy napięcie przed obciążeniem i w czasie obciążenia oraz natężenie prądu w czasie obciążenia. Schemat mamy na ekranie. Jeśli dysponujemy tylko jednym multimetrem, to wykonamy te dwa pomiary osobno. No to mierzymy. Pamiętajcie, mamy tu niebezpieczne napięcie i należy zadbać o bezpieczeństwo i zachować szczególną ostrożność. Ja użyję specjalnie wykonanych do tego filmu przewodów. Na początek metoda z jednym multimetrem. Mierzę napięcie przed obciążeniem i po obciążeniu. Następnie mierzę natężenie prądu przy obciążeniu. Notuję dane na później. Metoda z dwoma multimetrami. Jeden mierzy napięcie, drugi mierzy natężenie prądu. Notuję napięcie przed obciążeniem, po obciążeniu oraz prąd obciążenia. Mamy wszystko. A jeśli nasz multimetr posiada funkcję pomiaru względnego, można ją wykorzystać. Otrzymamy od razu różnicę napięć. Można też użyć miernika cęgowego. Pozostało nam już tylko wykonać obliczenia. Wykorzystam ostatni przykład. Na ekranie mamy dane. Potrzebujemy wartości skutecznych, a właśnie takie pokazują multimetry, więc nie musimy tu niczego przeliczać. Na początek spadek napięcia w voltach, czyli napięcie przed obciążeniem minus napięcie po obciążeniu. 240,1 V minus 235,2 V, mamy 4,9 V. Jeśli użyliśmy funkcji pomiaru względnego, od razu mamy tą wartość. Następnie spadek napięcia dzielimy przez natężenie prądu w amperach. Czyli 4,9 V dzielimy na 4,1 A. Wynik to właśnie nasze IPZ, wyrażony w ohmach. 1,2 Ohma. Porównajmy to z miernikiem instalacji. Tu pomiar jest łatwy i bezpieczny. Wybieramy pomiar IPZ, wtyczkę do gniazdka, naciskamy start, po chwili mamy wynik na ekranie. Dodam tylko, że metoda z multimetrami nadaje się na własny użytek. Chciałem pokazać, że to możliwe oraz sam sposób pomiaru. Pomiar do protokołu wymaga miernika ze świadectwem wzorcowania. Błąd pomiarowy przy użyciu multimetrów zależy od wielu czynników i jest trudny do określenia. Jaka jest różnica w wyniku, sposobie wykonania, wygodzie czy bezpieczeństwie? Sami ocencie. Dodatkowo, celowo popełniłem błąd, który mógł negatywnie wpłynąć na wyniki
i który można łatwo poprawić. Jeśli go odkryliście, pochwalcie się w komentarzach. Możecie także policzyć wartości IPZ dla pozostałych dwóch przykładów i porównać wyniki. Zobaczycie, jak bardzo się mogą różnić. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.